Hej, siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Wolfenstein Youngblood i słuchajcie, na samym początku przypominam was oczywiście o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału, kliknijcie w dzwoneczek, obejrzyjcie pozostałe materiały na moim kanale, na pewno będziecie się dobrze bawili. Dobra, teraz tak, w poprzednim odcinku dotarłem sobie tutaj do tych katakumb, no i z tego odcinka poprzedniego możecie się dowiedzieć, że jest tutaj system podróżowania i dokładnie jest to metro, jakieś tam tunele podziemne i tak dalej. No ja tutaj z tego co widzę, to chyba mam nad sobą, jakieś wejście do tego metra. Tutaj pewnie coś możemy sobie poszukać, posprawdzać, przeszukać sobie tą bazę. Ale ja widzę, że tutaj mam wykrzyknik nad tą moją koleżanką. Aha, i ona ma tutaj wejść do kanałów. Jakaś trucizna w powietrzu. Nagroda 6000 doświadczenia. Jedna... Właśnie nie wiem, co to jest ten trybik. Na razie to sobie zostawmy, bo ja nie wiem w sumie tak. Tam mam jakąś misję. Ja nie wiem, która to jest fabularna teraz, a która to nie jest fabularna. Dobra, tu sobie mam serduszko. Tutaj coś mam. Mogę stąd coś zabrać? Gdzieś tutaj coś? Nic chyba nie mogę. No na razie sobie przelecę tutaj tą bazę. Chciałbym sobie zobaczyć, jak to tutaj wszystko wygląda. Aha, czyli to jest tutaj takie dosyć zakręcane. Tam jest jakaś strzelnica. Tutaj byśmy mogli coś ogarnąć. Pełna amunicja. Ile ja mam w ogóle siana? Wow, kasy mam całkiem sporo, więc można by było coś sobie ulepszyć. Co to jest tutaj ten trybik? Nie wiem, kuźwa, co to jest. A, to są punkty umiejętności. Czyli postać. Coś mogę tutaj sobie ulepszyć? Mięśnie. Mam ulepszone to podwójne trzymanie broni, z tego co widzę. Umysł mam tutaj ulepszone te pierdoły. Tutaj ten skok w bok. On mi na razie nie jest potrzebny. No, mam 2 punkty do wykorzystania. I teraz tak. Moc. Naciśnij C, aby wykorzystać, aby zostać tymczasowo niewidzialnym. Ale przecież ja to mam. A to chyba pewnie, to pewnie wydłuża czas. No dobra. Tak, wydłuża. By zyskać tymczasową niewidzialność. Tutaj co mam? Miażdżenie. To miażdżenie mnie ciekawi, ale tutaj potrzebuję aż 5 tych punktów. Bo tym miażdżeniem mogę otwierać niektóre tam skrzynki i różne takie pierdoły. No to jest minus tego, że się gra z botem i ten bot mi tego nie otworzy. Kurde. Co tutaj mam? Druga pomoc. Zapewnia 50% punktów energii przy 50 punktów pancerza, gdy ożywicie siostra. Kolekcjonerka energii zwiększa ilość energii znajdowanej przy martwych. To jest poziomu 10. Ja mam poziom 10. Ale w tych mięśniach może coś znajdziemy. Tutaj już 3, tutaj 2, tutaj są 2. Tutaj zwiększa ilość przenoszenia emocji minimalistycznej o... Zwiększa twoją maksymalną wartość pancerza. Dobra, na razie zainwestuję sobie w taką obronę trochę. Tutaj mamy te wszystkie pierdoły, teksty. No, nie chcę mi się tego przeglądać. Okładki UV. Okulary 3D. I okularów trochę pozbierałem, jeszcze nie zebrano. Co tutaj mam? A, tam byłem. Rozwaliłem tam wszystko. Dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj mam jakieś gnata, to może jakiś tutaj jest na gościu od tej broni. Jeszcze co więcej, to chciałbym sobie pewnie jakąś broń ulepszyć może. Bo tak, tutaj te karabiny, w sumie jak mogę trzymać 2 bronie w jednej ręce, to one są całkiem fajne, całkiem spoko takim rozwiązaniem, więc ja bym sobie chciał właśnie tutaj te karabinki. Wylot lufy, chwyt, pomora zamkowa. No i tu daje celność. Celność by się tutaj chyba przydało. I jak to tutaj prezentuje się? Obrażenia na sekundę i później bym chciał to ulepszyć od 25. Jest celność, tutaj mamy szybkostrzelność, obrażenia na sekundę. Obrażenia na sekundę i obrażenia ogólnie. Dobra, kupuję to sobie. Niech będzie. Celownik. Czy mi jest potrzebny ten lepszy celownik? Chyba nie jest mi potrzebny. Tempo standardowe, magazynek bębenkowy. A ten co tutaj daje obrażenia na sekundę, obrażenia, nie mam większej ilości amunicji. Magazynek. No chciałbym mieć większy ten magazynek, kurde, ale nie, widzę, że chyba nie da rady. A chwyt? Chwyt nie zwiększa, obsługa, obrażenia na sekundę. Dobra, to skoro mam tą broń troszeczkę podkręconą, tą mam też podkręconą trochę. Biała broń, no tego, to się dało lepszyć w ogóle? Toporek, tomahawk. Aha, mogę sobie kupić coś mocniejszego. No dobra. Tej broni nie mam w ogóle i zwykłego pistoletu nie mam podkręconego, a też mogę dwa pistolety trzymać. Więc może by tutaj coś dorzucić. Celność. Do tych właśnie broni by się przydała trochę celności. No to już jest... A nie, tutaj mam koszty 200. Obrażenia i obrażenia na sekundę. To mi nie daje nic, to jest tłumik dźwięku. Nie chcę tłumiku. Chociaż tłumik może byłby nie takim głupim pomysłem, ale nie wiem. Cisza odgłosy twoich wystrzałów, znacznie utrudniając przeciwnikom ich usłyszenie. No standardowe działanie tłumika. Obsługa. Czyli nie, wylot lufy nie, magazynek. Plus 6. Tutaj miałbym... Dobra, to sobie biorę. Jest dosyć mocne. Celownik, komora zamkowa. Co mi to da? Tam miał być celność, żeby była lepsza. Celność. Jest 1-1. Ataki. Jak mam dwie giwery, to i tak ta celność jest do dupy. I nic nie daje. Dobra. Ciekawe, czy później będę mógł jakoś nowe bronie sobie zdobywać. A jeszcze tą giwerę dużo może bym dał radę. Coś tam podciągnąć trochę. $270. Wylot lufy. Jak tutaj się prezentuje wylot z lufy? Tylko strzelność, obrażenia na sekundę. Celność. Obrażenia na sekundę i obrażenia. Dobra. Nie mam siana. No na razie nic nie biorę więcej. Idę sobie tutaj i tutaj widzę, że też mam jakąś misję. Jakiś ziomek się ma. Ja ziomuś. Tutaj jest jakiś kurna kościołek. To jest jakaś dupera, to jest jakiś ziomal, co tam? Dotrzyj do szpitala. Moja przyjaciółka Marina została pojmana i zabrana do szpitala w Małym Berlinie. Mamy frajdę, że zamierzają zrobić jej pranie mózgu i zmienić ją w propagandowego robota. Nie możemy tym łajzom na to pozwolić. To jest troszeczkę mniej. Jakie mam misje? Misje. Znajdź brata 1. No to idziemy sobie to fabularne robić, chyba mi się wydaje, lepiej będzie. Gdzie ja mogę wyjść z tego metra, kurde, bo nie wiem. Gdzieś... A, tutaj chyba mogę? Jest mapa? Nie. Gdzieś tu powinna być taka mapa właśnie. Czy tam jest wyjście? A, tutaj mam mapę. No dobra, no to jestem tutaj i teraz co? No brat 1. No podróż. No chcę. Idziemy. Home of top Gestapo officers and commanders. The Nazis evacuated all civilians recently because of the Paris uprising. Please, be careful, okay, girls? Nazi patrols are everywhere. Dobra, był taki szybki przerywnik, więc spoko. Nie lubię tych długich filmów bardzo, bo... Dobra, co my tu mamy? Działanie. Czasami, gdy będziesz w terenie, będzie się odzywać Abi, prosząc o pomoc w specjalnych działaniach, którymi trzeba się zająć w okolicy. Sprawnie przeprowadzone działanie stanowi niewielkie, lecz istotne zwycięstwo przeciwko nazistom. No dobrze, czyli jak będziesz jakaś dupera, to oznaczenie wroga. Naciśnij kół podczas patrzenia na wroga, by go oznaczyć. Oznaczenie więzi dla twoich siostry. W danej chwili możesz oznaczyć tylko jednego wroga, jeśli oznaczysz wroga w trybie dla jednego gracza, twoja siostra uzna go za ważniejszego. No to fajnie, teraz będę mógł kierować siostrą, żeby sobie tam gdzieś postrzelała w typa, który mi nie pasuje. Mogę iść tędy albo tędy, a tutaj coś mam jeszcze do zabrania? Nic nie mam. Słuchajcie, innej drogi do wyjścia. Najpierw sobie tutaj troszeczkę przeszukam to wszystko. Było do zabrania, pełna amunicja mam. Ciekawe, jest tu lornetka? Nie mam lornetki żadnej. Na razie mam pełno amunicji, więc nie ma z tym problemu. Zaraz. Kurwa, jakiś pieseł tu idzie. Przestrachowaj się. Wow. Tam jest jakiś trybik. Gdzie ty, piesełku, sobie poszedłeś? Tam sobie poszedłeś. Dobra, ziomek nie żyje. Nie chciałbym wejść w konfrontację z tym pieskiem. To by mogło być dosyć bolesne dla mnie. Więc spróbuję sobie gdzieś tutaj coś może poszukać, jakiegoś karabinu. Serducho, jak my stoimy z serduchami z siostrą? Na fulla. Może by się udało go jakoś ominąć. Tak jak mówię, nie wydaje mi się, żeby on był jakimś leszczem. O, tutaj jestem w środeczku i mi pasuje, bo w środku zawsze ciepło, przyjemnie i bezpieczniej. Przede wszystkim sianko tutaj mamy. Mam je dostępne. Tekst jakiś zgarnąłem, nie będę tego teraz oglądał, bo... Ej, cicho! Kurwa, alarm. Czego mi się włączyła latarka? Kurde. Nie ta broń. No, to ma fajne obrażenia. Wychodzi. Nie, to jednak muszę tutaj w tym budynku trochę przeszukać, bo tam miałem nawet poszukać jakiejś płyty pewnie z danymi. Tutaj amunicja. Ładujmy. Nie, no, wplałem. Tutaj jest pędzel. Jest tapowcy, kurwa. Co to do mnie napierdala? Znaczy niech tu będzie dużo przypadku. Gień, kurwa, pedale. Nie, to wiesz, że mnie napierdala. O, dobra. Odszyfruj. Punkt strzelecki na dachu. Czyli ja musiałbym tutaj na dach spróbować wejść chyba. Tak jest, tam na dach muszę się próbować udać. Co tutaj mamy? O, ziomuś jest. Ja lubię tą broń, bo ma dosyć mocne obrażenia i oni fajnie od tego giną, więc nie męczę się z nimi aż tak długo, ale... Dwie zdolności były mi odblokować, tak? Enigmę gdzieś mam znaleźć? No dobra, spróbuję, ale nic nie obiecuję, mówię cały czas, tak? Postać, mam jeden punkt, czyli na razie nie. Jeden punkt to jest na chwilę obecną bardzo mało dla mnie. Nie mówcie, że stąd nie mogę nigdzie już pójść. Chyba nie mogę. To nie za ciekawie. A szkoda, kurde. Powinienem jakoś może iść gdzieś tam na górę. Dobra, to są chyba te drzwi, które próbowałem otworzyć. Tak. Czyli... Gdzie jest ten pieseł? Nie myślę, że on się tu zblokował i go... Tak, kurwa, wysadź się. Dobra, czyli tak, tam muszę iść w sumie gdzieś tam. Ale z tego, co się orientuję, no to tutaj jest wszystko zamknięte. Chodzimy na górę, zobaczymy, czy z góry da radę tam przejść. Gdzieś tam Enigma jakaś, coś tam. A, czyli górą mogę przejść, no dobra, to sobie pójdę górą. Jesteśmy na chacie u wujka. So this is where the fancy Nazi Gestapo in Paris live, huh? Everything's in German. To muszę iść tędy chyba. Ale ona mówiła już o tej enigmie, no trudno. Nie będę szukał tej enigmy. Tak samo nie będę już tracił, kurde, amunicji na rozwalanie tych skrzyń. O, tu jest jakaś broń. To jest, kurna, nie mogę, nie mam odblokowanego czegoś, żeby to wziąć. Nic nie ma? O, szkoda właśnie, że do kanałów nie możemy na przykład schodzić. Lecimy dalej. Nie ma też co tracić czasu na to wszystko. O, otwarte. A tu? Niedostępne. Hej, hej, czy ja muszę, kurna, gdzieś tutaj iść? Chyba mój musiał gdzieś tutaj, kurna. I tu już mamy coś ogarnięte. Dawaj wszystko, co tu macie, kurwa. Elo. Wiem, że może trochę po chamsku, tak od tyłu. Co tu mamy? Tu mamy tą enigmę. Stała premia do obrażeń. Też mamy jakąś dyskietkę łotrzyku i skrzynia dostępu do małego... W Małym Berlinie. 9317. 9317. Wezmę chyba, kurde, kartkę i to sobie gdzieś tutaj nawet napiszę. Dobra. Wezmę sobie kartkę, żebym miał. Mały Berlin, 9317. Ja podziemem sobie to mógł sprawdzić oczywiście, ale lepiej to mieć. 9317. Dobra, na pewno gdzieś to nam się przyda tutaj, w okolicy. Coś jeszcze tu mogę skroić? Enigmę ogarnąłem. Teraz, gdzie mam teraz iść? Słuchajcie, bo... Misja, znajdź brata. To ma być. Enigma ogarnięta. Dobra robota, siostro. Na górę pewnie nie mogę. Tu mam mało amunicji. Właśnie to mnie wkurza w tej broni, bo ona strasznie szybko amunicję traci. I właśnie nie mogę nigdzie znaleźć też tej amunicji za wiele do niej, no ale... Kurde, trudno. Aha, czyli teraz wychodzę z powrotem na drogę. No dobra, czyli teraz pora się wrócić. I tam gdzieś tego brata będę musiał szukać. Nadziałem się na drut kolczasty. Dobrze, że mi się zaznaczyła ta enigma tam gdzieś, bo... Tak, to za cholerę bym jej nie znalazł. Dobra, nie mam tego laserwacka, więc tego nie otworzę. Dobra, dobry pieniądz nie jest zły. Mam 2 punkty umiejętności, teraz mogę już sobie coś tam pewnie w mięśniach. Coś gdzieś na pewno tu będzie. Moc. Kamuflaż mi pozwala. Wykorzystuję sprint do zadawania obrażeń lub... Nie, to mi nie jest potrzebne. Mięśnie, mi się wydaje, że w mięśniach to będzie. Tutaj. Co to mamy? Większe giwery. Umożliwia noszenie podstawowej, pozostawionej przez przeciwników broni ciężkiej. Ja bym chciał to, kurde. Tylko nie mam, no, znowu mi się to odpaliło. Dobra. Tylko nie mam... Nie mam tylu punktów umiejętności, więc na razie to sobie zostawię, bo te ciężkie giwery mogą być przydatne w niektórych sytuacjach z pewnością. Idziemy sobie tutaj normalnie środkiem ulicy do nich. Zadzwonić nie mogę. Co, to mam zejść w dół? Czy ja stąd przyszedłem przecież chyba? No pewnie, że stąd przyszedłem. No to gdzie mam teraz iść? Muszę iść, tam jest zablokowane. Tam byłem po tego brata. Tak, tam mam metro. Tu był ten piesek, sobie krążył. Tam mam gdzieś iść. I może dobrze szedłem. Że tu jest zablokowane i tu chyba muszę właśnie szukać przejścia przez dach jakoś. I może to nie był taki głupi pomysł, żeby tam właśnie sobie po tych balkonach trochę poskakać. Czy ja dam radę gdzieś tutaj jeszcze przejść? Wyżej? Chyba nie dam. Szkoda, że to nie wysadza takich drzwi, kurde. Muszę jakoś próbować przejść. Kolekcja samouczki, misje. No dobra, mam tutaj tą misję. No tak tam nie przeskoczę. Nic takiego nie ma, żeby mógł tam wejść. Chyba że tutaj gdzieś przez dach? Tutaj byłem? No byłem. Na pewno byłem. Nie ma Niemców, to musiałem być. O, tu jest jeszcze pieniążek. Kurde, trochę się tu będę pewnie motał. Dajcie schody na górę. Do you think all this will actually take us to Daddy, Soph? We got the whole of Paris resistance helping us out now. The Nazis are totally screwed, dude. To tutaj nie byłem. Jestem na dobrej drodze. Najprawdopodobniej. Ale stąd nie ma wyjścia. I może jeszcze wyżej bym musiał gdzieś tam sobie się udać i wtedy powinno być OK. No kurwa, jest jakaś sala tortur. To tu filmy kręcili. Tam jest jeszcze w tym kontenerze. Look, there's a piece of text right here. Czyli chyba jeszcze będę musiał gdzieś tam na górę sobie iść. Gdzie bym tutaj mógł jeszcze sobie skoczyć? Dach jest zamknięty. I oni są niby gdzieś tam. Znowu tu jest kupa Niemców, no nie żartujcie. Pisała nie ma. Go to the meeting room and put a microphone on the phone inside so we can gather some valuable intel. Good luck. Niedaleko nas jest spotkanie, czyli muszę pewnie gdzieś tutaj wejść. No i te drzwi otwierają się z drugiej strony. Balkonem nie mogę wejść. I'm catching up, dude. Może metrem jakoś. Wątpię. Tam jest. Impreza się rozkręca. Kim ty tam się strzelasz? Bo ja nie wiedziałem, że to jest ziomek. Ilu nich tu jest, kurwa? Dobra. Bo w którym ja teraz miejscu jestem? Bo ja tego miejsca tutaj nie kojarzę. Czyżbym udał się gdzieś troszeczkę już dalej? Mam taką nadzieję. Dobra, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Enigmę tutaj mam ogarniętą i ten podsłuch, więc nie jest mimo wszystko aż tak źle. Trochę się zagubiłem tutaj w tych dróżkach, kurde. Ale z tego co widzę, to przeszedłem gdzieś dalej. Właśnie ta wskazówka od tej koleżanki tam dała nam troszeczkę tutaj więcej pola do manewru. Ja sobie tu trochę pozbieram wszystkiego. I widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam, hej!